W Turzym Polu i w Brzozowie wspominano dziś profesora Waleriana Pańkę, działacza Solidarności, posła, naukowca, w 1991 roku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Właśnie mija 75-lecie jego urodzin i 25. rocznica śmierci. Zginął w wypadku samochodowym na kilka dni przed wystąpieniem poświęconym tak zwanej aferze FOS. Turze Pole koło Brzozowa. W tej wiosce urodził się Walerian Pańko. Profesora wspominano w czasie uroczystej Mszy Świętej, ale też podczas Akademii z udziałem rodziny oraz prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Uczestnicy sympozjum naukowego w Brzozowie przypomnieli zasługi profesora Pańki w tworzeniu zrębów nowoczesnych struktur i zasad działania Najwyższej Izby Kontroli. Profesor z Podkarpacia był jej prezesem w 1991 roku po transformacji ustrojowej. Nikiem kierował generał Mieczysław Moczar, symbol tego, co najgorsze w czasach PRL-u. I on przez te miesiące zmieniał strukturę organizacyjną nik -u. On uczył kontrolerów nowego rozumienia tej instytucji. Pokazywał, jakie są zadania i rola organu kontroli państwowej w demokratycznym państwie prawa. W ciągu 138 dni urzędowania profesor Walerian Pańko wykrył największą jak dotąd aferę finansową, dotyczącą funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego Polski. Zginął w niewyjaśnionych do końca okolicznościach w wypadku drogowym na 4 dni przed wystąpieniem w sejmie, w czasie którego miał ujawnić szczegóły sprawy.